siemanko, zgodnie z obietnicą ruszam z moim pierwszym vlogiem. Dzisiaj mamy czwartek, jest po południu, Jakob kilka godzin temu pojechał na lotnisko. Myślę, że już powinni startować albo za chwilkę będą, bo mieli małe opóźnienie. Oczywiście kierunek Londyn. Jutro mają ważenie oficjalne i nieoficjalne też. Natomiast w sobotę już zaczyna się gala. Jestem na siłowni, nie z byle powodu, muszę się wyżyć. Niestety nie każdy rozumie, co zwykle partnerki facetów biorących udział w tego typu galach, w walkach przeżywają. Dzisiaj pisałam z Karolinką Damiana Janikowskiego, która też bardzo się stresuje. Ja staram się te emocje gdzieś utykać, na przykład na siłowni, ona rano była na fitnessie, także jakoś sobie z tym radzimy. Ja będę starała się Wam pokazać, jak to wszystko wygląda z mojej perspektywy. Siemano, mamy piątek, jest godzina 8:30, o 11:50 mam wylot, właśnie jem sobie śniadanie, zaraz wypiję kawę, żeby się trochę obudzić. Jakob ma dobre nastawienie, wczoraj trochę z nim pisałam. Jestem dobrej myśli, naprawdę, widzę, że Jakob się dobrze czuje, jest dobrze przygotowany, jest w szczycie swojej formy, bez problemu zrobił wagę, będzie dobrze. Dzisiaj już stałam z takim dobrym nastawieniem i bez takiego lęku, że Jakob ma walkę w sobotę. Jestem dobrej myśli, myślę, że będzie okej. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam, czas ruszyć. Są w mojej kompanii. Cześć, całuśniaki. Cześć. Tyle śniadanie, biała buła, masło. Dieta. Dieta. Artur, pokaż, co robisz w środku myślnika. Daj mu. Kamila twierdzi, że to jest to plastik. To jest plastik. A tak do góry się skacze. Kamili czasami coś dolega. Artur przegadał z nami całą drogę. Bardzo rozmowne. Ja wiem, że to nie jest szczotka z dzika, ja wiem, że to jest... Słuchajcie, to jest plastik, on całą drogę się tym czesał. Jestem już w hotelu, przed chwilką włożyłam walizkę i lecę szybko na dół, bo Jakob czeka na dole. Pokaż Jakob swojego tableta. To jest tablet. Jesteśmy już po ważeniu Jakoba. Jakobku, jak wrażenia? Dobrze. Dobrze, będzie wojna. Wreszcie po całym dniu, wreszcie przyszłam do pokoju, wreszcie usiadłam, raczej położyłam się i mam chwilę, żeby odsapnąć. Byliśmy sobie zjeść z Jakobem, potem spotkaliśmy się z całą ekipą i sobie troszeczkę posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pośmieliśmy się. Jeżeli chodzi o samoważenie i atmosferę, jeden i drugi, Jakob i jego rywal, myślę, że jest przygotowany na wojnę. Także będzie ciekawie, no z całej siły trzymam po prostu kciuki za Jakoba, żeby było po naszemu. No, bo inaczej być nie może. I tyle, będzie trzeba się wyspać, może zdążę trochę popracować i jutro jest dzień prawdy. No, także tak to wygląda. No, zmęczona jestem. Szczerze powiedziawszy. Mamy sobotę, idziemy na shopping. Gala jest, nie wiem, chyba o 19. Musimy się odstresować, zrelaksować. Nie no, Kamila, naprawdę przegrałaś. Dobrze, że to udokumentowałam. Myślisz, że jak wyjdę do sklepu, to ludzie będą tak dać otwarcie? Myślę, że tak. Jest 14:30. Czasu tutejszego w Londynie. O godzinie 19 czasu polskiego zaczyna się gala. Jestem strasznie zdenerwowana, na maksa po prostu. Nie chce mi się jeść, nic mi się nie chce, po prostu najchętniej bym przespała to. Wcale nie mam chęci pindrzyć się na wyjście. Posiedziałam teraz za Jakobem jakąś godzinę, oglądaliśmy jakieś głupie filmiki na necie, żeby go trochę rozluźnić, rozśmieszyć i po prostu odstresować się totalnie, nie myśleć o tym, że wieczorem ma tą galę. Ale próbowałam pobyć z nim chwilę, zresztą potrzebował tego, żeby totalnie po prostu odłączyć się od dzisiejszych emocji, bo
gala jest pod wieczór. Jeżeli teraz będzie na maksa nakręcony, to też to nie będzie gdzieś tam dobrze wróżyło na późniejsze godziny. No powiem wam, masakra. Masakra, tak się boję. Nie chodzi tutaj o wynik tak naprawdę i nie boję się, że nie wiem, coś tam się stanie, tylko chcę, żeby wynik był taki, jaki on chce w takim kontekście, żeby pokazał to, co chce. Żeby pokazał, czego się zdążył nauczyć. Żeby wykorzystał dobrze to, w co tak strasznie się angażował i na co tyle czasu pracował. Naprawdę sumiennie tak dużo jednostek treningowych w tygodniu. I wierzę w to mocno, że ten film się skończy się dobrze, ten vlog. Że zobaczycie to, co najlepsze. Odetchnę chwilę i zaczynam powolutku się ogarniać. Chociaż tak mi się, kurde, nie chce. Ale rozmawiałam z Jakobem, mówi, że jest okej. Okay. Także... Okej, jestem już ogarnięta. Ręce mi się po prostu całe trzęsą. Czas wychodzić. Na kogo najdłużej czekałyśmy? No nie, no. To jest w ogóle niesprawiedliwe. Kamilka sprowadza mnie w imię rozluźnienia na złą drogę. Ty mi się kazałaś pizzę jeść. Wyglądamy na walkę. Wyglądamy jak... Tylko zwycięstwo! Kilka osób zgłodniało. Hej! Kama prowadzi, nie wiem gdzie dojdziemy. Bo Kama nie umie prowadzić. Ja prowadzę, tak, ja umiem. Jest godzina w pół do pierwszej w nocy. Dotarłam do hotelu, trochę zjedliśmy. Jakob jest w takich emocjach po walce, do której tak naprawdę nie doszło, bo po prostu decyzją została ona jakby zawieszona, nikt nie wygrał, nikt nie przegrał. Wiecie, takie rzeczy się zdarzają. No. Po prostu przy rozpoczęciu walki Jakob musiał otrzeć czy to palcem, czy rękawicą oko rywala i no, tego się naprawdę nie spodziewaliśmy. Widziałam jego Jakoba zacięcie, widziałam jego wzrok, jak już wchodził do klatki, do której wbiegł tak naprawdę. Widziałam, że on chce naprawdę bardzo walczyć, ale nic się na to nie poradzi. Takie sytuacje niestety no, potrafią nas zaskoczyć i nie mamy na to wpływu. Jakob już nie może się doczekać kolejnych sparingów. Czeka na propozycję co do terminu gali. I tyle. Żyjemy dalej. Ale naprawdę, miałam mnóstwo różnych scenariuszy w głowie. Tego się nie spodziewałam. W życiu bym nie przewidziała, że coś takiego się zdarzy. Teraz zaczyna na mnie schodzić dopiero stres. Strasznie mi się chce już spać, po prostu na maksa. Zmordowały mnie te ostatnie dni. I naprawdę ciężko mi będzie przekazać wam, jak czułam się w tym czasie, jak czują się dziewczyny, które widzą swoich facetów wchodzących do klatki. Mam nadzieję, że następna gala przyniesie zupełnie inne rezultaty i że was zadowoli jako osoby, które oglądają to z zewnątrz, jako kibiców. Jako ludzi, którzy przychodzą na tę galę, żeby zobaczyć jakieś widowisko. To tyle chyba z mojej relacji. Jeżeli będzie okazja, ewentualnie też jeszcze wam coś wstawię. Dzięki za obecność.